na pewno uczą pokory. Trzeba być wytrwałym, trzeba być rozważnym. Nie zawsze to, co sobie zaplanujemy, jest możliwe do zrealizowania. To bardzo dużo zależy od warunków. I trzeba mieć na tyle tej pokory, żeby wiedzieć, że to my musimy się dostosować, a nie góry do nas. To zmęczenie górskie jest takie cudowne. To jest hartowanie i woli, i ducha, i zdrowia, i wszystkiego. To jest moja miłość i czasami to jest sprawa bardzo intymna. No, po prostu tak jest. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej człowieka się poznaje właśnie w górach. No, są różne sytuacje, czasem ciężkie i wtedy okazuje się, kto jest ile wart. Ja całe życie byłem związany z górami. Mam to szczęście, że urodziłem się wśród gór i mieszkam wśród gór. No, zacząłem chodzić jeszcze z rodzicami jako dziecko. Miałem 4 lata, jak jeździłem do babci, do Piwnicznej na wakacje. No i stamtąd szliśmy z Piwnicznej na górę Kicarz. Stamtąd schodziliśmy do źródeł w Łomnicy i wracaliśmy do Piwnicznej. Natomiast w Tatrach byłem po raz pierwszy, gdy miałem 7 lat. Moja mama pracowała w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu, czyli w ratuszu. I była wycieczka zakładowa, z tym, że jechaliśmy wtedy nie autobusem, tylko ciężarówką, gdzie były poukładane takie ławki drewniane w środku. I tak dojechaliśmy do Zakopanego i pamiętam, że wyszliśmy do schroniska na Gąsienicowej. No, czułem się, że tak powiem, w sercu przyrody. Jako dziecko to mnie wszystko cieszyło. No oczywiście Tatry znałem tylko z ilustracji, natomiast co innego oglądać to na obrazkach, a co innego zobaczyć. Oczywiście Tatry to, że tak powiem, jest potęga, jeśli chodzi o góry. Jedyne w Polsce góry typu alpejskiego, więc to dla mnie było coś nowego. Na długo to zapamiętałem. Te tatrzańskie, to co zawsze najciekawsze, zwłaszcza wtedy, kiedy chodziłem sam, kiedy brałem tylko plecak i śpiwór, wychodziłem na szczyt i na szczycie spałem tam. No między innymi na szczycie Koprowego na Słowacji, wtedy 2 dni wędrowałem, no pierwszy dzień doszedłem, akurat już ciemno się robiło, na szczyt Koprowego tam zanocowałem, spałem normalnie na szczycie, no, rozłożony tylko karimata i śpiwór i miliony gwiazd na niebie. Już kiedy zasinałem z góry jeszcze, bo troszkę byłem pod szczytem, z góry zaczynały lecieć kamyczki i szczekanie lisa usłyszałem. Zrzucał kamienie na mnie, zaświeciłem latarką, no to tylko jego oczy się zaświeciły, a za chwilę przyszło stado kodzic pobliże mnie, no to także to taka noc była. Później się już zupełnie ciemno zrobiło, lisek sobie poszedł, rano tylko świt z powrotem przyszedł on. I znów był. No także to naprawdę, takie te przygody są najciekawsze właśnie, kiedy się śpi, zwłaszcza pod gołym niebem, nocuje gdzieś tam w górach, no to wtedy jest najbardziej ciekawie. No zresztą tak wędrowałem, brałem plecak, namiot, 3 śpiwór i 2, 3, 4 dni wędrowałem, gdzie doszedłem, tam spałem. No i cały czas obcowanie z tą zwierzyną, różne takie ciekawe sytuacje, sprawy to tylko ze zwierzętami. No wieczorem rozłożyłem sobie namiot, akurat w Beskidzie Niskim. I wieczorem przyszedł jeleń, blisko mnie tam, tupie nogami i szczeka na mnie, i szczeka, a była deszczowa nawet pora, także chciałem szybko ten namiot rozłożyć, żeby się położyć spać, bo też i już noc się zbliżała, a on nic, tylko uparcie z rogami blisko tam mnie, ale ja z dystansem i szczekać, cały czas szczekał na mnie, też dopóki się ciemno nie zrobiło. Przyszła noc, spokój, rano tylko świt, znowu on był, znowu przyszedł i znowu szczekał, no w końcu to jego rejon, a nie mój. To jeszcze ze swoją mamą w 67 roku albo 6 byłem na Łabowskiej Hali, szedłem z Krynicy i byłem bardzo niedobry. Cały czas mamie narzekałem. I na tej Łabowskiej Hali mówię: mamo, ale wiesz co, te góry są piękne. I od tego czasu już moja filozofia życiowa to było wszystko przekładanie na góry. No i już od 99 roku, czyli od ubiegłego wieku, jestem przewodnikiem.
idea powołania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oczywiście nie pod tą nazwą wtedy, kiełkowała w głowach myślicieli, znawców tematu, czyli tych, którzy zakochali się w górach, którzy chcieli tam spędzać czas. I doszło do tego, że w 1873 roku, w czasie przyjęcia wydanego w Zakopanem Zwierzyńcu na cześć właściciela dóbr w Szczawnicy, zgromadzili się zacne osoby tych czasów, między innymi Tytus Sałwiński, i powołali do życia organizację, która miała wtedy nazwę Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Chodziło o to, aby przy wzroście turystyki, co było wtedy już odczuwalne, jakoś zagospodarować ten temat. I chodziło o to, aby budować infrastrukturę, o to, aby byli przewodnicy, którzy dobrze oprowadzają turystów, wytyczyć szlaki. To wszystko zaczynało się powoli dziać. I chodziło też o to, żeby te Tatry chronić, żeby przeciwdziałać nadmiernej eksploatacji tych terenów. Chodziło też o ochronę, to były wtedy tak dwa zwierzęta wzięte pod uwagę, było to kozice i świstak już wtedy. No i powoli zaczynała się ta organizacja zawiązywać. Co takie ciekawe, pierwszymi najlepszymi strażnikami byli najlepsi kłusownicy, ale bardzo dobrze wywiązywali się ze swoich zadań. Obecnie zadania, oczywiście chcemy kultywować tą tradycję, która była wcześniej, ale mamy troszeczkę inny zasięg. My nie jesteśmy właścicielami żadnego majątku tak naprawdę, bo po przekształceniach w 1950 roku, czyli rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powołaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, następnego dnia cały majątek został przejęty właśnie przez tą organizację. My mogliśmy się dopiero reaktywować w 1988 roku, także nie posiadamy majątku. To oczywiście wpływa na to, że nie możemy mieć tak szeroko zakrojonych działań, jak mieliśmy, jak Polskie Towarzystwo Tatrzańskie miało na początku swojej działalności. Ale co robimy? Wydajemy pamiętnik, jest to rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, wydajemy miesięcznik Co Słychać. No i oczywiście główna nasza działalność, działalność wycieczkowa. Karpaty przede wszystkim, ale nie tylko. Są Alpy, Himalaje. Takim ulubionym miejscem jest Staw Smreczyński. To jest w Dolinie Kościeliskiej, tak troszkę w bok się idzie, z kilkanaście minut spaceru jest przepiękny staw i tam się odbijają Tatry Zachodnie, te słowackie. Właśnie w tafli tego jeziora jest widok niesamowity, góry się widzi podwójnie, bo się widzi te przetrzymistości i te niżej właśnie odbite w wodzie. To przede wszystkim jak zobaczę sobie na mapę, że jest jakaś taka skałka, jakaś ciekawa, jakaś jaskinia ciekawa, jakiś cmentarz, na którym jeszcze z pierwszej czy drugiej wojny światowej, na którym nie byliśmy, no to próbuję tak właśnie patrzeć na to i organizujemy wtedy tam w tą wycieczkę, w te miejsca, w te rejony, bo to co na szlakach, to w większości już myśmy nawet jako przewodnicy wszystko przeszli, ale teraz jeszcze jest odkrywanie tych rzeczy, które są poza szlakami, gdzie wolno chodzić, gdzie wolno wędrować, no i takie wodospady różne, ciekawe bardzo, i rzeki, potoki takie różne, i właśnie tak próbujemy odkrywać to, te rzeczy i tam bywać, i ludzie są zachwyceni tym, zachwyceni, bo nigdy o tym nie słyszeli, nigdy tam nie byli i dlatego, bo jeśli nawet są te rzeczy na szlakach, to ktoś nawet sobie indywidualnie idzie, wędruje, a poza szlakami to jednak się boi, jednak trzeba mieć tą orientację w terenie, wiedzieć gdzie, jak, gdzie skręcić, jak się kierować, żeby przejść, żeby dojść. Jest taki przełom Jarabiny, z Przełęczy Wabec się wychodzi, idzie się w stronę w zasadzie Przełęczy Gromadzkiej. To jest przy Szlaku Czerwonym, między Eliaszówką a Rogaczem. Przełęcz Gromadzka to nad Obidzą, a Przełęcz Wabec to już na Słowacji. I tam jest piękny szlak, piękne skałki, ponieważ przechodzimy przez pieniński pas skałkowy, także bardzo ładny, malowniczy szlak, przestrzenie, widoki, a na pewno rzadko uczęszczane.
Z reguły te wycieczki w mniejszych grupach to są wtedy, gdy są takie bardziej ambitne wyjścia, czyli są to pewne trudności już i wiadomo, trzeba wtedy posługiwać się sprzętem, trzeba iść na linię. To jest troszkę inny wymiar wycieczek i tam wiadomo, nie może iść 40 osób na taką wycieczkę. Co mi zapadło w pamięci? Na pewno moja pierwsza wycieczka pozaszlakowa, a to był Gerlach. Ja właśnie w tym roku zdobyłam koronę, bo to jest 14 szczytów, takich, tak się to nazywa, 14 takich naszych 8-tysięczników, czyli 8000 stóp. A zaczęłam 15 lat temu, czyli dla mnie taką bardzo wymowną wycieczką był właśnie ten Gerlach 15 lat temu i właśnie szłam na niego z Wojtkiem Szarotą i Zasią Król. To była taka wycieczka, że wiedziałam, że musimy wejść na ten szczyt. Były trzy podejścia tak naprawdę. Mieliśmy 3 dni zarezerwowane na wyjście i mieliśmy 2 dni. Pierwsze próby nasze to były takie, że był bardzo silny wiatr. Więc podeszliśmy pod skały, pod miejsce wyjścia, no ale trzeba było zawracać. Wszyscy zawracali i nie było szans wtedy wyjść. No i właściwie to był trzeci dzień, ostatni. Postanowiliśmy spróbować z innej strony, czyli wychodziliśmy od Batyżowieckiej próby. No i udało się. Tak bardzo byliśmy wtedy zdeterminowani wszyscy, cała nasza trójka, że na pewno musimy wyjść. I rzeczywiście wszystko tak dobrze się złożyło, że wyszliśmy bez problemów, bez komplikacji. Na górze, pamiętam do dziś, były po prostu chmury poniżej stóp, były widoki obłędne, fantastyczne. Rok temu byliśmy na Babiej Górze. Pogoda dosyć taka mglista, chmury przewalały się. Także te widoki nie były za bardzo. Za chwilę wychodziło słońce, no i zjawisko widmo Brockenu. To, co zawsze tak, zwłaszcza ci, co po górach chodzą, czekają na takie zjawisko, a myśmy wszyscy mogli to oglądać, to zjawisko Brockenu. Długi, długi czas. Widzi się swoją postać. Po powiększeniu czy pomniejszeniu naprzeciwko siebie widzi się swoją postać. Jest tak jakby taka poświata w okręgu i w tym okręgu właśnie jest mój cień, postać moja jest w tym okręgu widoczna. Widmo Brockenu od gór Brocken w Niemczech, gdzie zaobserwowano takie zjawisko, dlatego tak się mówi teraz na tego typu spostrzeżenia, można powiedzieć meteorologiczne, bo to zawsze jest związane ze słońcem, światłem, z mgłą, także to podobne zjawisko również jest jak tęcza, tylko właśnie inne. Jest coś niesamowitego, jeszcze się jedzie na kilka dni, jak rano, skoro świt, można podziwiać wschód słońca, potem wieczorem zachód słońca. Zresztą często żeśmy też organizujemy i wyjeżdżamy w takich momentach, żeby mieć wschód słońca, na przykład na Babiej Górze, czy na Trzech Koronach, czy potem zachód słońca. Niedługo będzie na Koziarzu, będziemy mieć taką wycieczkę, że będziemy oglądać zachód słońca, jeżeli pogoda będzie oczywiście. Także coś pięknego. Turyści posiadają różny stopień wydolności, kondycji. Z czasem są kompletnie nieprzygotowani. Pamiętam, jak organizowaliśmy jedną z wycieczek w Tatry, to już było z kilkanaście lat temu. No, w planie mieliśmy Krywaj, to jest taka góra dla Słowaków, narodowa, można powiedzieć, kultowa. Oni tam pielgrzymki zawsze w sierpniu robią narodowe. No i myśmy się tam wybrali bodaj w lipcu. No i wsiadła taka pani w piwnicznej, w czasowiczka. No ja zauważyłem, że ona jest w butach na takich prawie wysokich obcasach. Pytam się, co pani się wybiera w góry? No przecież jedziemy do Krywania. Ja myślałem, że to jest jakaś miejscowość. No oczywiście musiałem ją zostawić na dole. Miała córeczkę taką chyba 11-12-letnią. I dziewczynka się rozpłakała, że mama nie poszła, że będzie musiała z mamą zostać, ale się zobowiązałem do opieki nad nią i rzeczywiście wyszliśmy na ten szczyt. Dziewczynka była zachwycona. Byliśmy też w Tatrach Polskich. To jeszcze Rysiu Patyk chyba świętej pamięci prowadził wycieczkę. Powiedział, teraz skręcamy, a też już była mgła na Bystrej, w prawo. W prawo skręcamy, a jeden pan, który był z nami, chyba pomylił strony, skręcił w lewo. I to akurat on wywędrował na stronę liptowską, a myśmy zeszli na stronę orawską Tatr z tego szczytu.
No i zbieramy się w autobusie, jednego człowieka nie ma. Za chwilę dzwoni, on jest w tej i w tej miejscowości. Musieliśmy podjechać bodajże 60 kilometrów po niego, bo on całkiem w przeciwną stronę zszedł. Miałam wypadki mniejsze i większe. No, zdarzyło mi się spaść, wychodząc na błyszcz. To były warunki zimowe. No niestety wbiłam sobie zbyt słabo raka i poślizgnęłam się. Wtedy były trudne warunki. Było duże oblodzenie i zsunęłam się, ale na szczęście udało mi się wyhamować czekanem, czyli te wszystkie takie szkolenia, co wcześniej były robione, że trzeba hamować czekanem, jak się do tego zabrać, jak to wszystko powinno się odbywać. To muszę powiedzieć, że miałam wtedy tak w głowie, że nic mi się nie stanie i że dokładnie wiedziałam, co mam robić. Tak po kolei robiłam to, co powinnam była zrobić, czyli odwrócić się na brzuch, bo na początku się troszeczkę obracałam, podnieść raki do góry, żeby nie zahaczyć, no i hamować tym czekanem, ile się dało, położyć się na nim i hamować. Tam nie bardzo było w czym hamować, bo właściwie było to bardzo zludowaciałe, ale na tyle mi się udało hamować, żeby się nie rozpędzić i finalnie się zatrzymałam, nic wielkiego nie stało. Te osoby, co obserwowały, to mówiły, że to źle wyglądało, ale ja, prawdę mówiąc, jakoś tak miałam przeczucia, że nic mi się nie stanie. Na pewno te trudne sytuacje to najbardziej się pamięta. No przede wszystkim dyktuje to pogoda. W tamtym roku na przykład w Tatry wybraliśmy się na Bystrą. Tatry Zachodnie, najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, no i deszcz ulewa i jeszcze wiatr. No pytam ludzi, czy pójdziemy, czy chcą iść, czy nie chcą iść. No oczywiście i nikt nie odmówił. Każdy chciał iść, każdy chciał zdobyć tą Bystrą. Idąc na ten szczyt nie spotkaliśmy po drodze ani jednego turysty. Na samym szczycie, no naprawdę, dosyć mocny wiatr, to już nie był nawet deszcz, chociaż to był lipiec, tylko deszcz ze śniegiem, także jak uderzał po twarzy, to aż z takim bólem. No ale każdy do dzisiaj jeszcze wspomina i będzie długo wspominał właśnie takie wycieczki, że gdzie jest bardzo trudno, że dali radę, że potrafili, że się potrafi coś pokonać, jakąś tą barierę przekroczyć. Oczywiście to musi być wszystko w ramach takich, żeby to było bezpiecznie, żeby to nie było zagrożenia życia, zdrowia i innych rzeczy. No. I rzeczywiście tak było, bo każdy wracał na następne wycieczki i zdrowy i nie chorował. Pamiętam, jak w lipcu szliśmy na Sławkowski szczyt i w pewnym momencie zaczęło padać, potem już na pewnej wysokości zaczął sypać śnieg, a obok nas szedł też turysta z Węgier. A był tylko w sandałach, krótkich spodenkach i tak rozmawiamy i zastanawiamy się, ciekawe jak daleko dojdzie ten Węgier. No jeszcze kawałek, potem uszedł, jeszcze kawałek, potem oczepało go, otrząsło go i wrócił z powrotem. No. Także no, tak nieprzygotowany był zupełnie. No, albo o tej nawigacji, co ostatnio było głośno o tym Chińczyku, który włączył sobie nawigację, żeby iść do Morskiego Oka, a znalazł się na Orlej Perci, najtrudniejszym szlaku w ogóle w Tatrach. No, to tak jest też. Turyści go tam znaleźli, zaalarmowali kogo trzeba i ściągnęli go stamtąd. No. W zimie ja byłem na dwóch wycieczkach, gdzie z pozoru początek trasy śnieg po kolana najwyżej, a potem mieliśmy takie przetarcie przez śniegi, a w sumie krótka trasa, bo to było w przełomie Dunajca, przy drodze pienińskiej. No i szliśmy 4 godziny tak przecierając ciężko przez śnieg, że się miało już takie, no powiedzmy, złe myśli, ale dobrnęliśmy jakoś. Czasami po prostu jakby miły początki kończą się no, dość ciężko. Jakby to człowiek był sam, to pewnie by nie przeżył, albo byłoby dużo gorzej. W grupie zawsze w takich sytuacjach jest jakieś wyjście. No, nasza koleżanka też miała taką przygodę, nie było, ułożyła sobie plecak w statach też. Na półce akurat trąciła ten plecak lekko, no i on spadł 100 metrów w dół. No także też trzeba było jakoś tam powoli się asekurować, żeby zejść po ten plecak, a dosyć stromo było i wyciągnąć jej ten plecak, no bo nie było jak innej rady, no ale to raz się tak przytrafiło, ale tak to raczej bezpiecznie jest, no.
jest takie poczucie wolności, uwielbiam góry. Ja też biegam po górach, więc to tak troszkę więcej mi się udaje przemierzyć niż zwykłemu śmiertelnikowi, że tak powiem, bo większy dystans mogę zrobić, co nie znaczy oczywiście, że tylko biegnę i niczego nie oglądam, bo ja też bardzo lubię robić zdjęcia, więc przystaję sobie to tu, to tam, zachwycam się widokami, bo jest się czym zachwycać. Takie poczucie szczęścia można mieć. Są takim sprawdzianem dla nas, pokazują, ile możemy z siebie dać, do czego jesteśmy zdolni, jak bardzo potrafimy być zdeterminowani i dają tą wielką nagrodę. Chociaż nie zawsze samo wejście na szczyt musi być zwieńczeniem, bo czasem tak się zdarza, że nie wchodzimy na szczyt. To nie jest nic takiego znowu strasznego, bo zawsze można spróbować kolejny raz. Jest to kontakt z naturą przede wszystkim, z przyrodą. Człowiek się odrywa od tych codziennych problemów, które zostają na dole. No, płuca pracują, prawda, szybciej. No, płuca są elastyczne, więc potem jest większa wydolność człowieka. Wiem, że niektórzy mają problem z dobiegnięciem do autobusu te kilkadziesiąt metrów, żeby mi nie uciekł. Tutaj właśnie ta wydolność jest potrzebna praktycznie na każdym kroku. No, hartują, no, przede wszystkim charakter. Nie walczy się z górami, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, ale z samym sobą. Bo często jest to duży wysiłek i ze względu na wysokość, na którą się idzie i z uwagi na długość trasy na przykład, właśnie na gorsze warunki pogodowe. Góry to jest dla mnie znaczna część mojego życia i tak jak właśnie jestem związana z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim już pracując w zarządzie 17 lat, czyli to jest już dosyć długo, tak samo jestem związana z górami, a myślę też, że jestem od dziecka związana z górami, dlatego że tu się urodziłam i właściwie jest mi najlepiej w górach. Jak wyjeżdżam, byłam w tym roku nad morzem naszym polskim po 25 latach, to owszem, jest tam ładnie, ale jest płasko. Wolę góry, zdecydowanie wolę góry, także tu mi dobrze. Zresztą sami jakby poznając te góry również bardziej dokładnie, no i to była bardzo fascynująca przygoda i myślę, że ciągle będzie, bo gór jest naprawdę bardzo dużo i bardzo wiele mamy jeszcze do zobaczenia, do odkrycia. W reportażu wystąpili Jolanta Augustyńska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz przewodnicy górscy z oddziału Beskid w Nowym Sączu Maciej Zaręba, Wojciech Szarota i Aleksander Groński.